leci. Patrz, jakie kupiła fajne pomidory, polskie, ładne, nie? Piękne. I rzodkiewki, ładne jabłka. Fajny to był. Bo coś ty tam tu postawił? Jakby się tak chętnie napiła kawy. Proszę bardzo. To a co się ciebie stało? Nie widzisz? Pracuję. Nie? Aha, ale co to ma znaczyć w ogóle? Cały czas mi no powtarza, że nic nie robię, nic nie robię, to że postanowił pracować i to robię. Aha, ale po co? No jak to po co? No żebyś mi już więcej nie gadała, że nic nie robię. Berciba, ale ty dobrze wiesz, że to nie ma sensu. Oczywiście, powiedz jeszcze raz, powiedz to jeszcze raz, coś ty powiedziałeś, że? Sensu nie ma. Właśnie, ja ci 10 lat tłumacza, że to nie ma sensu ta robota. Rozumiesz, ale możesz babie 10 lat powtarzać, nie zrozumi, a roz i pokorzesz i wtedy zrozumie, no. Oh. A teraz co ty robisz? A teraz, że się przepracował, to będę odpoczywać. No o nie, malutki. Stawaj, jeszcze trzeba podlać kwiatki i obrać kartofle. No nie, no nie, no ona nic nie rozumie, no nic. Nie kapuje, no. Lepiej powiedz, kiedy przyjedzie Zbyszek. A co ci tak pilno? Co, kiedy przyjedzie, wtedy przyjedzie. Bo już od 3 tygodni mi obiecuje, że mi przywiezie czajnik elektryczny. A podobno w Warszawie są tańsze. Tak? Czajnik elektryczny, a zwykłego to już nie łaska, nie? Nie? Musi być elektryczny, tak? Nie wiem, czemu to tak jest, że jak kobieta weźmie za męża inteligentnego, przystojnego i bogatego faceta, zaraz się w głowie przewróci. Jakiego? No, a może jeszcze elektryczne krzesło, co? Bercik, ja chyba przez 10 lat męczarni z tobą, że się zasłużyła na elektryczny czajnik, co? Wiesz co, Andzia, jakby za każdą głupotę, co ty powiesz, była taka komisja i przyznawała jeden elektryczny czajnik, to ja po tylu latach, ja bym miał większą hurtownię czajników, jak mój szwagier, rozumiesz? Tak bym, że mi nie przywiezie, bo chyba jest taki niesłowny jak ty. O, mąż, już i teraz wychodzi twoja babsko wredna natura. Jak tak, to Zbysiu ciu, 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 ciu. Ale ino go nie ma, to już łob robić. Już powiedzieć, że niesłowny, że to, że tamto. On jest biznesmen. On nie musi wszystkiego pamiętać. O, chyba idzie. Ty, Bercik, no ja cię proszę, nie wychlapaj się, że tam go dała, że na niego, że... Ja już się boisz, już się boisz. Nie martw się, ja jest dyskretny, chyba mnie znosz. Ja nie jest żadna baba. Siemanko z rana, z pancernym pozdrowieniem. Co ci tak wesoło, cześć. A ty co, Bercik, smutny? Nie, wściekły. Bo moja baba, ta Andzia, mnie bez przerwy nerwuje. A na ciebie bez przerwy obgaduje cały czas na... Bercik! Co, Andzia, ty mnie obgadujesz? I tyś nie jest baba, ja? I tyś jest dyskretny? Już więcej nic nie powiem, wiesz? I to wystarczy. No. Wchodź, na co patrzysz? Jak będziesz ładnie stał, Bercik, to będziesz miał ładny portret. Taką wielką kartkę prawie na ciebie. Ale zrób mnie w skali 1:1. Ja. Wiesz, mam zrobione. No tak, Adzia, chodzi ci o ten czajnik. Przywiązłeś. No zapomniałem, ale kupiłem. Wiedziałach, niesłowny. No i niesłowny, niesłowny, no ale następnym razem to już na pewno. Następnym razem to ona cię tak obgoda, że umrzesz na czkawka, zanim z tym czajnikiem przyjdziesz. Oj, Bercik, Adzia ma trochę racji, no jednak nawaliłem, nie ma to tamto. Ty, tam, co ona może mieć racji, ty? U nas jest taka tradycja, że jak się coś do kogoś mo, to mu się to wali prosto w oczy. Zresztą popatrz na mnie. No, szczególnie jak gadasz o Erneście. No właśnie, sama rzecz mi przyznała. To jest Hachor i Hapol. I ja zawsze gadam, że on jest Hachor i Hapol. Ale zawsze to gadasz mnie, a nie jemu personalnie. Właśnie, że jemu. Jemu to wala prosto w oczy, wiesz? O, niekoniecznie, niekoniecznie. Parę razy widziałem, jak z nim rozmawiałeś. To zawsze byłeś dla niego miły i taki sympatyczny. Ja, dopóki się nie obrócił. Tak. Obróć się w tamta stronę. Stój spokojnie. Przepraszam bardzo, ale teraz to ja się już czuję lekko dotkniony. Zbyszek, Andzie, zapamiętajcie, że jak kiedykolwiek... Teraz nie można poczekać. Na koniec, jeszcze nie skończono. On jest do Geringa podobny. O, co cię to wchodzi? Zobacz, będzie ładnie wyglądał. Pamiętajcie, jak kiedykolwiek wyda do tego Hachara miły, to możecie mi nie wiem co zrobić. O. No, ja też nie wiem co. No. Zresztą pomyślcie logicznie, za co ja miałby być miły do tego Hapola? Jak on zawsze na coś liczy, że ci jakoś fajna robota załatwia, może ci pieniądze pożyczy. No patrz, jak ona mnie traktuje. Andzia, zapamiętaj. Hajer przodowy.
to jest prosty człowiek. Jak kogoś nie lubi, to mu to wali prosto z mostu, rozumiesz? Przez morze się znerwował i dał otworzyć. Zrób mnie fajniejszego, nie tak opoćwiara. No, teraz tylko patrzeć, jak kogoś zaraz obsobaczy. Nie chcę na to patrzeć, Adzia. Idę się przebrać i na bazar. Cześć. Cześć. Ładny może nie jest, ale jest bój. Cześć, Bercik. Szwagier. A, szwagier! Witam cię, szwagierku, mój kochany! Jak ja się za tobą stęsknił! Fajnie! No, cieszę się. Witaj. Jest Andzia? A jak tam twoje hurtownie, Mercedesy, no? Dobrze, jak... dobrze, Bercik. Czy jest Andzia? A jest, wlazaj, no. Aha, Bercik. No. Mam ino jednego Mercedesa. Co ty nie powiesz? Jednego. Apolu Pieruński. Cześć, Andzia. Cześć, braciszku. Cześć. Co ty, Geringa malujesz, czy co? No przecież to jest Bercik, nie poznał, że świadczyzy. Pójdź się, tu siedzę, tu ci będzie mój wygodniej. Uważaj, żeby ci w krzyżu nie szczeliło, jak siadę, wiesz? Jasne. W porządku. Wiesz, że się lubię zawsze, nie? No. Słuchajcie, mam taką prośbę. Tak się złożyło, że muszę wyjechać na tydzień. I powiedział, że w mojej Izie, że jakby... Czekaj, to jest ta głupia dziewa, co że się chciał z nią żenić, ja? Nie, to jest inno, drugo. No widziałaś ją tydzień temu. Przecież ta druga jest jeszcze głupsza od tej pierwszej. No to tak się składa, że właśnie z nią chce się teraz żenić. Ale przecież ona... Andzia, co ona? No dobra, żeń się, co by to obchodzi? No więc słuchajcie, powiedział, że w Izie, że jakby się co stało w domu albo co, żeby się z wami skontaktowała. No ale tyś przecież powiedział... Nie być tak wrażliwa, to Ernest to jest inteligentny facet, on wie, jako kobieta jest do niego dobro, a jako zło. Prawda, Ernest? Dzięki, Terci. Wiesz, że ja cię zawsze lubił. Myślę, że nie będzie takiego problemu, bo może się pojechać do rodziców do Sosnowca, nie? Dokąd? Bercik. Do Sosnowca. A, do Sosnowca. No tak, pięknej kobiecie dużo idzie wybaczyć, nie? No i co? Więc Andzia, zajmiesz się nią jakby co? Jak trzeba będzie, to się nią mogę zająć. Jak trzeba będzie, to ja się też nią zajmę. Wiesz, jakby co? Jakby co? No. Na mnie polegaj, jak na zawisi. Nie. Jaki to jest głupielok ten mój szwagier. On jest bez przerwy z tą idiotką, no. Od Mercedesów to mi się w głowie poprzewracał. Ale czekaj, Berci, poczekaj. A może ta Iza ma też jakieś dobre strony? Wiesz co, nie rozśmieszaj ty mnie. Jakie dobre strony może mieć kobieta z Sosnowca? No. Wiesz co, zawrzyj dziób, samo do tego Sosnowiec. No dobra, w porządku, no może i może racja. Chociaż jakby się zastanowić, to z drugiej strony... Cik, ale zaraz. Ile mam ci tłumaczyć, że wszyscy ludzie są równi? No i nieważne, kto gdzie mieszka, najważniejsze jest, czy jest porządny, czy nie. No dobrze, w porządku. Czyjego dobrze tak nie jest? No chyba, że za wyjątkiem tych z Warszawy. No i tych z Sosnowca. Andzia, ty wiesz co? Weź ty coś z nim zrób. Utop go albo co? Wiesz co, Zbysiu, to, że on ma ptoka, to ją się do tego przyzwyczaiła, ale żeby mój brat... No właśnie, Andzia, żeby ta Iza czegoś od nas nie chciała. Zbyszek, ona tak obrzydko nie jest. Może byś był zadowolony, jak ona by tak coś od ciebie zechciała, co? Co, ja? A w życiu, co ty? Andzia, dla mnie kobieta musi być przede wszystkim inteligentna. No, musi w sobie mieć coś, no, urodą nie jest taka ważna. No właśnie, to prawda. Ja jakbym miał drugi raz wybierać, tyś bym wybrał inteligentną. Ty pijesz do mnie? Nie no, ale zapomnij, że się będę zajmował babą z Sosnowca. Ktoś dzwoni, idę odebrać. Ale Percik, przecież to bardzo ładne miasto z miłymi ludźmi. Akurat z miłymi ludźmi, wiesz? No, ale tak. Tam jest bardzo miło, sympatycznie, no, porządnie. Ty wiesz, ja nawet bym tam sam chętnie zamieszkał. A właśnie, że tam jest niemiło, niesympatycznie i nieporządnie. Wiesz, ja już to wiem lepiej. A skąd ty tam wiesz? Bo wiem, takie rzeczy się u nas wie. Ta wiedza jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tak? A byłeś tam? Nie, po co by tam miał być? Do Sosnowca miał pojechać. Co? Zgadnijcie, kto dzwonił. No to?
Iza, zlew i się zatku i prosi, żeby któryś z was przyjechał. No to co im mam powiedzieć? Ja mam pucować ausgus babie z Sosnowca, tak? Co ty mówisz? No, ten zlew. A, no właśnie. To wiesz co, Andzia, to może powiedz... O, powiedz, że ja przyjadę. Dobrze. O nie, wiesz co, Andzia? Lepiej powiedz, że to jo przyjada. Ty? Jo. A co się naraz ciebie stało? A to, że mnie mój szwagier prosił, a ja nie mogę być do niego niemiły, bo to porządny facet. Właśnie, ja też nie mogę być niemiły i Andzia, ja pojadę. Nie, przepraszam, to jo pojada. Nie, nie, ja. Nie, jo pojada. Ja. Jo? Przepraszam, czyj to jest szwagier? Mój czy twój? Jo pojada. Zaraz, ale sam mówiłeś, że nie będziesz przepychał z lewą kobiecie z Sosnowca. A ty sam mówiłeś, że wszyscy ludzie są równi. O, a poza tym to ona teraz mieszka w Katowicach. Jo pojada. O nie, jo pojada i oj przepchna tym zlew. Nie, nie, nie. A czemu? Bo to męskie zajęcie. Męskie zajęcie, o. Pogłupieli. Wiele godzin. Nie wiem, chyba 10. Wiele godzin idzie przepychać zlew. I pewnie ty tego nie wiesz, boś jeszcze żadnego nie przepchnął. A ty przypadkiem, Andzia, nie wiesz? To zależy, jaki jest zlew. No, taki bogaty hapol jak Ernest to musi mieć ogromny zlew. Ale żeby tyle godzin go przepychać, przesada. Może Zbyszek jest taki sumfaj tułapa jak ty. Tam. Chyba idzie. Dałaś mu klucz? Ja czułam, że dzisiaj troszeczkę później wróci. No. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No jak tam było? No i co, Zbysiu? Przepchnął Rzesi ten zlew? Przepchnąłem. A jaki ona mu ten zlew? Wercik. Jaki ona ma ten zlew? Andzia, jaki ona ma zlew? Musi mieć bardzo fajny zlew. A jutro idziemy razem do teatru. A to w teatrze też jest zlew zatką. Idziemy na wesele Figara. Którego? Co? No, który sztygar się żeni? Co się żeni? Kto się żeni? Figara, przecież powiedział wesele Figara. Mhm. A, to tego nie znów. Musi być Szybowego. Gość światło, nie czytaj tych głupot, bo ci mózg zgnije. Ale przynajmniej wiem, co to jest wesele Figara. Oj, o tyż wiem, 2 dni, że nie trzeźwiał. Wercik, coś ty jest taki nerwowy? No bo Zbyszek się jakaś szlają, posiedziałby z kumplem, a po co? Że ty się zazdrosny, co? Ja, a o co? Ty wiesz. O, ta durna baba z Sosnowca. A skąd ty wiesz, że akurat ją miałaś na myśli, co? No już ja wiem, o kogo ją jest zazdrosny. No, znaczy, chciałem powiedzieć, o kogo ty myślisz, że ją myślę, że ty wiesz, że ją przypuszczą, że czasami... Co ją godą? Dokąd ty się wybierasz? Idę do mamy pielić w ogrodzie. Wrócę jutro. Cześć, Tamagoczy. Faj. Cześć. Co te baby robią z ludzi? Osalia, ma byla byla. Coś ty z siebie zrobił, jak ty wyglądasz? Aj byla byla. Co to ma być? Bercik, w tobie nie ma ani krzty romantyzmu. Ty musisz wiedzieć, kiedy mężczyzna obłodzi kobietę, musi być romantyczny i elegancki. Aha, a toś ty teraz niby jest romantyczny i elegancki. A co, źle wygląda? Wyglądasz jak kelner, jak stróż Boże ciało, żeby do kobiety zrobić z siebie takiego pajaca, wiesz? I oby w życiu takiego pajaca z siebie nie zrobił. Ida! Jest Zbyszek? Już nie mogę się doczekać. Jestem najdroższa. Hej, szanownej pani. O, dziękuję. Naj, moment. Znikam i zaraz idziemy, dobrze? Bercik, znajmij się panią. Można? Jerunie. Zbyszek. To bardzo elegancki mężczyzna, prawda? Nie, rozwolnienie dostał z tych nerwów i tyle. O, nie, Zbyszek
To prawdziwy twardziel. Normalny mięciel warszawski i tyle. Co pan mówi, Zbyszek? Zbyszek to prawdziwy mężczyzna. Jakby był prawdziwym mężczyzną, to by nie zabierał panią do teatru. A dokąd? Na boks. Jutro w Spodku jest gala. Na boks? Wie pan, ja uwielbiam prawdziwych mężczyzn w ringu. Naprawdę? Bo Zbyszek kiedyś trenował. Zbyszek? No, a ja jest jego kumplem. O! Tak po prawdzie to ja też kiedyś trenował, ale Zbyszek tam panią nie zabierę. A pan? A ja co? No, czy pan by mnie tam zabrał? Czy ja by panią na boks zabrał? Mhm. No. Nie, pan nie lubi ludzi z Sosnowca. A kto to pani powiedział? Ernest. Ernest, no. Ja uwielbiam Sosnowiec, kocham te miasto. Warszawa jest piękna, Sosnowiec jest jeszcze piękniejszy. Tak? Bo Zbyszek mówi... No Zbyszek, tam Zbyszek jest, no, Zbyszek się nic nie zna. Zbyszek to jest warszawiak, warszawiaki są najgorsze, gorsze są mi no ci z Sosnowca. Słucham? A, znaczy nie, co ja godzę. Nawet ci z Sosnowca nie są tacy jak warszawiaki, kurczę. Nawet? Ja się pani uspokoję, ja się to poukładam. Chciałem powiedzieć tak, że Warszawa to jest piękne miasto, a Sosnowiec jest... jeszcze piękniejszy. Przez gardło mi to ciężko przechodziło. Dobrze, bo Zbyszek mówił. Zbyszek mówił. Ja chciał powiedzieć tak, Sosnowiec jest piękny, mieszkają w nim piękni ludzie i ja by tam sum chciał mieszkać, jakby ino mógł. Właśnie. A, już jestem. Ja mu to zawsze godę. No jak go ci? Idź. No to cześć, Berci. Wiesz, Zbyszku? Tak. Bercik zaprosił mnie jutro na boks. A, no, no. Świetnie, świetnie. No, ale zaraz. Ale Zunia, mój kochany przyjaciel jest żonaty. No to co? Właśnie, to co, nie? No to nic. No to cześć, Bercik. Haj, Bercik. Haj. Pierdolona, po jakim oni się pozdrawiają? Haj. Bercik! Co? Jest Andzia? Nie ma, u mamy. Ach, no i bardzo dobrze. Chodź, to ci powiem o Izie. Teraz nie mam czasu. A co robisz? Szykuję się, idę z Izą na boks. Wiesz co? Za bardzo to ty się nie szykuj. Te romantyczne stroje to już przeżytek. A co ty tam wiesz? A wiem. Wczoraj próbowałem i mi nie wypaliło. Dzisiejsze kobiety w ogóle już nie potrzebują żadnych romantyków. Miałeś absolutną rację. Takie ubieranie to jest bzdura. Je kręci zupełnie co innego. No, widzisz przecież, jak ci to powiedział, nie? A no właśnie, no mówię ci po przyjacielsku. Tylko się nie ubieraj tak, jak ja się ubrałem wczoraj. No chyba bym musiał Zbyka spać, żeby się tak oblikać jak ty. No i całe szczęście. Bercik! Co? A jak się ubierasz? Bercik, te Marco par excellence, s'il vous plaît. Bercik, co ty zwariowałeś? O solo mio, la bella ragazza, por favor, massacra. Und eine große tango, und molto amore. A potem los grandos balangos, to same grano. A winne kleine na muzyk. Co, zatkało cię? Trochę mnie zatkało. No, bo ty idziesz z Warszawy, jak ty się nie znasz. A to ino ja, prawdziwy Hanys, wiem, jak do kobiety podejść. Bo ja wiem, z kim prawdziwo kobieta chce iść na boks. Z kim? Ojny. Ze szpiegiem? Z krainy deszczowców. A, co ty tam wiesz? O, meine kleine liebe... Bercik, posłuchaj, jak pójdziesz w tym stroju na boks, to cię odwiozą do czubków. A, bo mi zazdrościsz. Rozumiesz? Tak jest. Zazdrościsz mi. Próbowałeś i ci nie wyszło, opie. Po prostu to jo jest Romeo. Romeo Dworniok. Pięknie brzmi. Bercik, zaraz. Co mi nie wyszło? Co mi nie wyszło, człowieku? A skąd ty możesz wiedzieć? Po prostu mi się nie chciało. A jakby mi się chciało, to by mi je wyszło. Akurat tyś w ogóle nie jest prawdziwy chłop. Rozumiesz? Co? Tak! Coś ty powiedział? Boś ty jest warszawiok, rozumiesz? A to jo jest romantyczny hajer, przodowy.
Ja się znam na kobietach. Ja kombajn obsługiwał, to i kobieta mi nie jest straszna. Zaraz, co się miał na myśli, że co, że ja nie jestem mężczyzna? Dokładnie to samo coś słyszę. Uważaj, bo stanę się nieprzyjemny. Ty już jest nieprzyjemny od dłuższego czasu. Nie jeżdżaj chłop i koniec. Nie jeżdżaj chłop, tak a jest. Co? Pół baby żeś jest. Co się powiedział? Co tak, się... Bercich, tak jest. Żebyś mnie nie denerwował. Ty romantyku, ty kurdopla, ty. Tak, romantyko kurdopla, a wiesz coś ty jest? Księżycowy abstyfikant! A ty... Co? Nie, nie podskakuj! Co? Startujesz? Bercik? Zbyszek, co się tu dzieje? A nic, no. Bercik próbuje być Don Juanem. Jedyńskim. Don Juanem? Tak, i rzuca się na mnie. La. Bercik, ty próbujesz uwieść Zbyszka, ja? No Zbyszka, skąd? Co ty? A kogo? Kogo? Właśnie nikogo. Teraz już nie wiem, co jest bezpieczne. A może tę Izę od Ernesta, co? A może. Jo, Iza, nie. Zbyszka. Bo jak ta Iza... Co? To się troszkę spóźnił. Co? Bo co? Czemu? Bo poszła na boks. Na boks kiedy? Rano, prosto na eliminację. A to ci zołza jedna. Jeszcze ci powiem numer. Zerwała z Ernestem. Jak to? Dla kogo? Dla boksera? Żeby dla jednego. Dla trzech bokserów. Nie. I jedzie z nimi na turniej. Fajny numer, chłopcy, nie? Woli trzech bokserów ode mnie? Trudno. Widocznie byli jeszcze bardziej romantyczni jak my. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanesy się z korolami.